zanim zaczniemy coś pisać w TDD, to powiem, że łatwiej jest zacząć z aplikacją, gdzie już część wymagań mamy napisanych, bo tam już zapewne istnieje jakiś szkielet, build system, cokolwiek, czyli gdy doimplementowujemy nowe funkcjonalności, wtedy jest łatwiej. Jeśli robimy coś od zera, jakiś projekt i chcemy od samego zera, by był on w TDD, no to musimy najpierw utworzyć jakiś szkielet, wystarczy prosty pod zwykłą aplikację, która ma podział na binarkę oryginalną, czyli tą no, aplikację i testy, no i jakieś tam pierwsze testy trzeba uruchomić, aby tylko sprawdzić, czy to działa przy, przykładowo assert true, false, zobaczyć czy test failuje i to oznacza, że mamy środowisko ustawione. Gdy to mamy, możemy się zabrać za pisanie czegoś w TDD. Tutaj na przykładzie zaimplementujemy sobie grę w szachy. Znaczy może nie zaimplementujemy, to jest zbyt dużo powiedziane, ale pokażę Ci jak można ją zaimplementować pracując w trybie TDD, a nie tak normalnie, gdzie już wymyślasz aha, to jaki będzie układ, jaki design i co tutaj robić. To tak naprawdę powinno przyjść potem. My jedyne jakieś założenia, no jakieś na początku trzeba poczynić, Odnośnie, powiedzmy, architektury czy rozwiązania, ale bardziej to wyniknie z przypadków użycia. Sobie już wymyślimy w teście, jak ma wyglądać ten przypadek użycia. Tutaj chcę tylko doczytać, że co wiemy, że w szachach są jakieś figury. Każda figura będzie reprezentowana przez oddzielną klasę, no bo ma jakiś inny zestaw właściwości. Na szachownica to będzie dwuwymiarowa tablica 8 na 8 No i co? Na polu może być jakaś figura, albo może nie być żadnej, więc wymyśliliśmy sobie, że to będzie tablica wskaźników na te figury. Więc jeśli tam jest wskaźnik na daną figurę, to znaczy, że ona jest na. Na tym polu. I to są wszystkie założenia. To spróbujmy teraz coś tutaj zaimplementować. Fazaret oznacza, że piszemy najpierw test, czyli taki przypadek użycia i ten test nam nie będzie przechodził, czyli jeśli mamy nazwa fazy się bierze stąd, że jeżeli mamy gdzieś jakiś raport testów, no to zazwyczaj te, które nie przechodzą, failują, są na czerwono. Piszemy jakiś prosty test. Tutaj mamy, zakładamy sobie, że nazwa board test, czyli będziemy testować klasę board, tą całą szachownicę. Piece can be placed on board, czyli że możemy tam postawić jakiegoś pionka. Więc w teście co? Tworzymy sobie board, to będzie nasza szachownica. No i utworzymy sobie jakiegoś pionka. Ja na początku powiem od razu, że go utworzyłem tak normalnie, nie alokując go na starcie za pomocą new. Ale potem stwierdziłem, że skoro tam mają być wskaźniki, to zaraz szybko zmieniłem, że dobra, posługujmy się to od razu wskaźnikiem. Od razu widzę, że zabrakło delete. Mamy new, a brakuje delete. No. Tak to jest, jak się nie używa Smart Pointerów, prawda? Ale chcemy mieć możliwość ustawienia gdzieś tego pionka. Na razie jeszcze pojedynczego, Czyli że jeden pionek stawiamy gdzieś na szachownicy. Set Piece i pod współrzędnymi 00 ustawiamy ten pionek, który jest no pion po prostu. Sprawdzamy sobie potem za pomocą funkcji Get Piece czyli pobierz pionka, pobierz figurę z takich współrzędnych, czy to jest właśnie ten, który tutaj wstawiliśmy. Wszystko za pomocą wskaźników i tam jest proste, proste porównywanie wskaźników, nic więcej. Więc ten test niejako nam też narzuca projekt klas, więc utworzyliśmy tutaj board, utworzyliśmy jakiś piece, który sobie jest no, takim interfejsem, czyli to jest ogólnie jakaś figura, a pawn to będzie po prostu pionek, jedna z wielu tych figur, które możemy mieć. To może być pierwszy test. Pierwszy zazwyczaj jest taki na tworzenie czegoś, czyli no, utworzyliśmy właśnie coś i sprawdzamy, czy, czy to w jakikolwiek sposób działa. Ten test, co ważne, musi się skompilować. Czyli jak mamy taki test napisany, będziemy musieli utworzyć sobie właśnie te klasy, które tutaj używamy. Czyli gdzieś utworzymy sobie naszą klasę PIS. I utworzymy też klasę Pawn, która reprezentuje właśnie piona i ona sobie podziedziczy po tym, aby można ją było przekazać przez interfejs. No i tutaj, jak wymyśliliśmy, że za pomocą tego set piece będziemy sobie gdzieś umieszczać go na szachownicy, a get piece będziemy pobierać, no to również ten interfejs sobie definiujemy, który będzie w naszej klasie Board. I to jest coś, co także robimy w fazie Red, czyli piszemy po prostu pierwszy scenariusz testowy, tak aby się od razu skompilował, czyli tworząc jednocześnie wszystko, co jest mu potrzebne. I co jest bardzo ważne tutaj? Nie piszemy od razu wszystkich testów. Bo nam się wydaje, no jesteśmy, piszemy testy, no to jeden po drugim strzelimy. Nie. Właśnie na tym polega istota TDD, że za każdym razem piszemy tylko jeden test i potem dopiero jedziemy dalej, czyli przechodzimy przez pełny cykl red, green, refactor. Test się musi kompilować, tak. To jest ważne. Tutaj mamy pierwszą fazę, fazę red.